robi mama i nudek. A gdzie są balony dla taty? Ja tu. Wow. Ile tata ma lat? 1. 35? Tak, 35. To dużo czy mało? Dużo. Dużo? No. No właśnie robimy dekorację urodzinową dla Sławka. Taką niespodziankę w sumie. Byłyśmy dzisiaj po balony z Helem. I teraz Sławek jest w pracy. Będziemy tutaj przystrajały razem pokój, tak? Natalia mi pomaga. Pomagasz mi? Tak. No, dobra. To robimy dalej. Właśnie robić torcik dla Sławka. Mam nadzieję, że jest pyszniutki. Wygląda tak. Szybko truskawki, miętka. Tak go ozdobiłam, jeszcze tylko świeczki. No i zostało trochę kremu. Zmarnować się nie może, więc... Natalka, jemy krem? Mascarpone? A co ty wcinasz? Co ty wcinasz? Joda, joda! Mała księżniczko? Kto tak ślicznie wygląda? Żyje nam! Niech żyje nam! Tak? Gotowi? Tak, gotowi. Brawo! Dziękuję za pomoc. Jeszcze jedną chcesz? Zdrówko. Już czytam. Natalka się położyła spać ze swoimi misiami. Tak? Czytamy książkę? To jest jeszcze książka z mojego dzieciństwa. Nie mam pojęcia, ile ona ma lat i gdzieś zgubiłam okładkę. Ale była wydrukowana w 1988 roku. Wow. Okej. Okay. Czytamy, tak? No to kładźcie. I tu, i tu, i tu. A ty mi będziesz czytać? Tak. To musisz jeszcze mnie przykryć. Ale ja mam fajnie. Teraz ja. I ja mam też. Też masz fajnie? Tak. Ale jest ładnie dzisiaj na dworze. Pójdziemy później na spacerek? Kwiatki. Kwiatki. Urodziny Sławka fajnie nam wypadły, ale nie nagrywałam za dużo. Chociaż tam miałam w planie nagrywać i robić zdjęcia, ale... Później jakoś nie myślałam o tym. Po prostu siedzieliśmy z rodzinką, spędzaliśmy czas razem. Tam. Nie myślałam o nagrywaniu. Tu mnie się nie psiło. O tym czasem to się stało. A ten kot zaczął jadnotu. Ale ty pięknie mi czytasz. No, czytaj dalej. No to kot zaczął się giać. A nodu się psiło. A co mu się zepsuło? Co? Co mu się zepsuło? Nie wiem. Harfa. Tak. Aj. Przytulisz mnie? Nie. Czemu? Ja mam czytać? Nie. Tylko ja psiłam. O, kurz. Kurz? Tak. Dobry, to my tutaj? Jesteś. Tam, jest właśnie. Kwiatuszki. Kwiatuszki. Cieszysz się? Z czego się cieszysz? Że przyszliśmy na spacer? To możemy. Hear me out.
kolejny dzień z rzędu udało nam się na spacerze zrobić ponad 10 tysięcy kroków. Także postanowienie noworoczne o spacerach jak najbardziej spełniamy, jak tylko nie pada deszcz, bo jednak nie chce mi się chodzić w deszczu, mimo tego, że kalosze mam, płaszcz przeciwdeszczowy mam, ale chyba jednak nie jest to aż taka przyjemność dla mnie. No, Natalia ostatnio poskakała trochę po kałużach, bo poszliśmy na spacerek sobie po deszczu i była cała w błocie, ale kupiłam jej w Lidlu spodnie i kurtkę, takie właśnie typowo na takie wyjścia, więc spoko, wyżyła się trochę. No, ale bardzo się cieszę, że te spacerki nam się udają. Byliśmy byliśmy dzisiaj na klifie, naprawdę zrobiliśmy kawał drogi. Natalia dużo jeździła na hulajnodze i śpi. W ogóle chyba jej służy to przebywanie na świeżym powietrzu, bo wcześniej wtedy chodzi spać. W ogóle do makijażu mam teraz płyn z Lidla. Dostałam też od szwagierki, dostałam od szwagierki do przetestowania też taki tonik. Na razie użyłam go tylko kilka razy. Zapach mi się bardzo podoba i jest taki... O Jezus. Wszystko leci. Delikatny, niepodrażniający. Przynajmniej mnie nie podrażnia. A ostatnio moja cera jest bardzo problematyczna. I dużo rzeczy mi się na niej pojawia, także przyda się przetestować coś nowego. Zobaczymy, jak mi to będzie służyło. Jeszcze na noc nakładam sobie takie korygujące, rozjaśniające serum do twarzy z Facebook. Też właśnie dostałam od szwagierki. Ja już wcześniej miałam dokładnie to samo serum i byłam z niego zadowolona, więc niestety ono szczypie bardzo przez chwilę. Myślałam, że jeszcze sobie dzisiaj nałożę maseczkę z Lasza, ale stwierdziłam, że chyba jednak skorzystam z tego, że Natalka już śpi i też się położę, bo jestem trochę zmęczona. A jeszcze jutro przed pracą chciałabym zrobić sobie plan na marzec, rzeczy, które chciałabym w marcu zrobić, vlogi, które chciałabym nagrać i ogólnie zrobić sobie plan taki tygodniowy od poniedziałku do niedzieli, czym się w który dzień będę zajmowała, jak chodzi o takie domowe rzeczy, bo ostatnio trochę się czuję niezorganizowana i potrzebuję sobie po prostu to zaplanować i też tak sobie pomyślałam. Sama lubię takie vlogi oglądać i pomyślałam, że nagram Wam właśnie te moje marcowe, powiedzmy to, postanowienia. Chociaż widziałam dużo negatywnych komentarzy też pod filmikami tego typu, że po co w ogóle takie coś nagrywać, po co youtuberzy się spowiadają z tego, co sobie planują i później spowiadają się z tego, czy im się udało te plany zrealizować, czy nie. Ale no, tak jak mówię, ja sama lubię coś takiego oglądać i pomyślałam, żeby taką formę też nagrać. Może kogoś zainspiruje do planowania, może zainspiruje do działania. Także no, takie coś będzie na koniec tego vloga. A teraz już idę do łóżka i do zobaczenia jutro rano. Zacznę Wam się tutaj spowiadać z moich marcowych postanowień łamane na plany, to muszę Wam najpierw pokazać moją stylówę. Wróciłam właśnie z roboty, weszłam tylko na chatę i górę zostawiłam sobie sweterek z kołnierzykiem, a dół przebrałam, żeby mi było wygodnie, także jest tam dół od dresu, a górę z kołnierzykiem. Taka moja stylówa, ale nieważne. Słuchajcie, może kogoś naprawdę zmobilizuje do tego, żeby się na wiosnę wziąć w garść i zebrać się do kupy, bo ja mam mega problem z tym ostatnio. W ogóle nie lubię stycznia i lutego. Nie lubię po prostu tych dwóch miesięcy. Dla mnie od razu po świętach Bożego Narodzenia mogłoby przeskoczyć wszystko już do wiosny, a najlepiej jeszcze do lata. Chociaż nie, bo wiosnę w sumie lubię.
No i te 2 miesiące ostatnie to takie miałam jakieś, nie wiem, ciągle mi się wydawało, że nie mam na nic czasu, że ciągle coś robię, efektów tego nie widać i w sumie wszystko jest bez sensu. Więc stwierdziłam, że z nadchodzącą wiosną muszę się trochę zorganizować, przeorganizować, więc nie ma na co czekać. Marcowe moje postanowienia, plany. Słuchajcie, zacznę od tego, nie ma tego dużo ogólnie. Też nie lubię sobie za dużo zaplanować, bo potem jak mi nie wychodzi, to raczej mnie to nie mobilizuje, wręcz przeciwnie. Więc po pierwsze muszę sobie sporządzić, to jest plan. Plan, żeby zrobić sobie plan, to jest w ogóle ciekawe. Ale muszę sobie zrobić mój tygodniowy plan działania, jak chodzi o obowiązki domowe. Bo powiem Wam, że mi to naprawdę dużo dawało i bardzo ułatwiało mi moje codzienne funkcjonowanie w domu. Na przykład mam na myśli to, że w każdy poniedziałek zawsze robię sobie 3 prania, a potem już się praniam do końca tygodnia, nie przyjmuję. To taki przykład, na przykład w wtorek odkurzam całe mieszkanie, w piątek zawsze podlewam... Zgubiłam długopis. W piątek na przykład podlewam kwiatki i sprzątam łazienkę, tak żebym nie musiała aż tego robić w weekend i tak dalej, i tak dalej. No jak się trzymam tego planu, to wszystko mam zrobione i mam wrażenie, że mam więcej czasu dla siebie, dla Natalii, dla Sławka. A jak nie robię tego w taki sposób, tylko po trochu, tutaj trochę sprzątnę, tu pójdę do kuchni coś pozmywać, tutaj zrobię jedno pranie, tu na drugi dzień drugie. I wiecie, taka jestem ciągle mam wrażenie, że coś robię. Efektu tego nie widać, tak jak mówię, i tylko jestem potem zła na siebie i wyrzucam sobie, że ciągle się czymś zajmuję na chacie, zamiast poświęcić czas i siedzieć po prostu się bawić z Natalią i tylko na niej się skupić. Więc wolę zrobić sobie taki właśnie plan działania, być systematyczną w tym i to jest jedno z moich postanowień na marzec. Kolejne to jest załatwić zaległe sprawy i podpisywać na wiadomości. Ja mam z tym mega problem, nie wiem dlaczego. Mam znajomych, którzy piszą do mnie, a ja na przykład odpisuję im po miesiącu. Jest mi strasznie z tym źle zawsze i głupio i cały czas gdzieś z tyłu głowy mam, że o kurczę, muszę jeszcze odpisać jakiejś koleżance czy komuś znajomemu. I to nie jest tak, że ja nie mam szacunku dla tych osób i po prostu je olewam, tylko jak nie odpiszę od razu, czym się zacznę zajmować, to potem zapominam i jakoś, nie wiem, mija tydzień, mijam dwa, mi się wydaje, że minął dzień albo dwa i ten czas tak szybko leci, a ja nie odpisuję, nie odpisuję, nie odpisuję po prostu tygodniami. Jest mi strasznie z tym głupio, strasznie jest mi z tym źle, bo chciałabym utrzymywać kontakt, mam bardzo fajnych znajomych, bardzo wartościowych ludzi i sama gdzieś to po prostu zaniedbałam, więc kolejnym moim planem na marzec jest to, żeby poodpisywać wszystkim znajomym na wiadomości i zacząć po prostu te znajomości pielęgnować bardziej, bardziej o nie dbać i spotykać się częściej z naszymi znajomymi. I załatwić moje zaległe sprawy, to znaczy mam na myśli jakieś niezapłacone rachunki, które gdzieś tam się walają, odpisać na jakieś maile gdzieś tam związane na przykład z ubezpieczeniem, które nie do końca gdzieś tam mamy uregulowane. Mi to szumi, że muszę to zrobić, odkładam to, odkładam nie wiadomo czemu i potem mi się nawarstwia mnóstwo spraw do załatwienia i wiecie, i łeb mam taki. Kolejne rzeczy, ćwiczenia. Chcę przynajmniej 4 razy w tygodniu ćwiczyć z Grow with Joe, plus do tego najczęściej jak się da chodzić na spacery. Spacery z Natalią, ze Sławkiem to jest coś, co po prostu mnie mega uszczęśliwia i dla mnie jest to najlepszy w ogóle pomysł na spędzanie wolnego czasu, żeby gdzieś pojechać, być na świeżym powietrzu. Mamy naprawdę piękną okolicę, więc no korzystamy z tego najczęściej jak się tylko da, więc chcę jakby podtrzymywać tą naszą tradycję. I no ostatnio naprawdę bardzo dużo z Natalią sobie chodzimy. A że teraz coraz później robi się ciemno, więc możemy na spokojnie sobie iść, nie martwić się o to, że będziemy gdzieś tam po ciemku chodziły. Bierzemy hulajnogę, mamy też rower, więc... No, to jest mój plan, żeby po prostu to kontynuować i do tego jeszcze 4 razy w tygodniu sobie ćwiczyć, bo ta moja pierwsza euforia, jak chodzi o ćwiczenia, opadła, parę razy ćwiczyłam, byłam po prostu przeszczęśliwa, zrzuciłam 4 kg, a potem jakby tak spoczęłam na laurach i no, już nie ćwiczę, także długo to nie trwało, więc teraz jest plan, żeby 4 razy w tygodniu ćwiczyć. To nie są długie treningi, Grow with Joe ma treningi 15, 20, 30 minutowe, więc naprawdę Ania, zmobilizuj się, bo to nie jest dużo czasu codziennie, tak naprawdę mogłabym sobie wygospodarować te
10 czy 15 minut na trening. Tym bardziej, że Natalia to też jara, ona lubi sobie ze mną ćwiczyć, więc no, nie widzę przeszkód. Kolejna sprawa to planowanie posiłków i tutaj mam napisane nie wyrzucać jedzenia, bo niestety, ale my kupujemy dużo rzeczy, które nam się przeterminowują, Jezus Maria, polski język, trudny język, które gdzieś tam, nie wiem, na przykład idę na zakupy, mam listę zakupów, mam jakiś tam pomysł, co zrobię na obiad w poniedziałek, wtorek, środa, ale potem się okazuje, że nie wszystkie te produkty wykorzystałam, one się już robią stare i trzeba to po prostu wyrzucić i no, nie chcę tak robić, nie chcę wyrzucać jedzenia. I kolejny podpunkt jest też to, żeby jeść razem posiłki. No bo my niestety w tygodniu się mijamy i w ogóle nie mamy czasu na to, żeby razem zjeść, a chciałabym właśnie chociaż w te weekendy, żebyśmy zawsze sobie razem siedzieli, jedli jakieś śniadanie, kolacje, obiady, żeby bez telefonów, żebyśmy po prostu sobie siedzieli razem przy stole i no i co, i po prostu sobie razem byli i rozmawiali. A rzecz już ostatnia to są wiosenne porządki i tutaj mam napisane z dużym wykrzyknikiem porządki w dokumentach. Postanowiłam sobie, że w marcu ogarnę sobie salon, bo mam tutaj w szafkach naprawdę taki miszmasz, że ja już nie wiem co tam jest. Porządek mam tylko aktualnie w książkach, a jak chodzi o całą resztę, to po prostu wszystko jest wszędzie i chciałabym z tych naszych koszy, które tutaj mamy w salonie, wszystko wyciągnąć, posegregować, zobaczyć co jest nam potrzebne, co nie i zrobić z tym porządek. No i właśnie te dokumenty, bo u nas dokumenty się po prostu walają. A ja nie cierpię tego, że tutaj jakiś papierek, tu jakiś rachunek, tu jakiś paragon. Ja lubię mieć w tym wszystkim porządek. W zeszłym roku robiłam porządki w dokumentach i zrobiłam sobie takie segregatory. Każdy jest opisany, co jest gdzie. W jednym są rachunki, w drugim są dokumenty jakieś tam z banku i tak dalej, i tak dalej. I po prostu to wszystko, co nam się od tamtych porządków nabałaganiło, muszę teraz posegregować i do tych segregatorów powkładać. Więc to na pewno będę chciała w marcu zrobić. I już ostatnia rzecz z cyklu właśnie wiosennych porządków to przegląd szafy i wystawienie rzeczy na Vinted. Już teraz będę wystawiała takie rzeczy letnio-wiosenne, te, w których nie będę już chodziła, te, które są mi za małe albo nie wiem, gdzieś tam do niczego mi nie pasują, nie czuję się w nich dobrze, nie będę już takich rzeczy po prostu trzymała latami, tylko właśnie wystawię je na Vinted. I będę chciała mieć jak najmniej ciuchów, bo zauważyłam u siebie taką rzecz i podejrzewam, że bardzo wiele osób w taki sposób funkcjonuje, że ma pełne szafy ciuchów, a ciągle chodzi w tym samym, czyli robię pranie i czasami prosto z suszarki nakładam rzeczy na tyłek i tak idę po prostu do pracy i ciągle chodzę w tym samym, a w szafie miejsca brak. Chociaż powiem Wam, że bardzo dobrze idzie mi od już dłuższego czasu nie kupowanie ciuchów, chociaż no pokazywałam Wam tam parę zakupowych holi ostatnio, było coś tam z Temu, było coś z HM-u, sobie zarymuję znowu, ale no naprawdę nie jest to taki zakupoholizm, jaki kiedyś mnie ogarnął. Ja jak tutaj przyjechałam do Anglii, to słuchajcie, te pierwsze lata w Anglii, to ja po prostu nagromadziłam tyle ciuchów, że to się nie mieści w głowie, a w szafie na pewno się nie mieściło. I powiem Wam, że jak zaczęłam się przeprowadzać z mieszkania na pokój, z pokoju na mieszkania i te przeprowadzki no, zdarzały się dość często, to stwierdziłam, nie, ja muszę pójść w minimalizm, bo to jest po prostu obłęd, nie można mieć tyle rzeczy. Zaczęło mnie to po prostu drażnić, nie cieszyłam się z tego, że mam tyle ciuchów, tylko mnie to po prostu zaczęło dobijać. I postanowiłam sobie, że będę miała mało rzeczy, ale takie rzeczy, które lubię, w których dobrze się czuję, w których jest mi wygodnie, które można dopasować do wielu stylówek. I teraz właśnie będę robić ten wiosenny przegląd szafy, zobaczę, co jeszcze tam mam do wystawienia na Vinted, w czym będę chodzić, to sobie ładnie ułożę i będzie czekało na wiosnę i lato. Chociaż może tych letnich rzeczy jeszcze nie będę chowała do dużej szafy, na razie jeszcze zestawię po prostu je w workach próżniowych, tylko to, co właśnie chcę wystawić na Vinted, to wystawię. A w szafie poukładam sobie takie rzeczy, wiecie, wiosna, jesień. No. Także takie są plany. Dajcie znać, czy Wy też lubicie sobie robić takie planowanie comiesięczne, cotygodniowe Waszych jakichś tam
obowiązków, zadań, pomysłów na siebie. Ja zawsze lubiłam planować, zawsze miałam kalendarz czy jakiś tam notes, zawsze lubiłam sobie spisywać, co mam do zrobienia i czułam się wtedy bardziej wyluzowana, nie miałam ciągle takiej myśli w głowie, miałam coś zrobić, ja miałam coś jeszcze zrobić, nie pamiętam co, jeszcze to, jeszcze tamto. Okej, będę już kończyć, nie spodziewałam się, że się aż tak rozgadam, nie wiem jaki długi będzie ten vlog, za chwilę będę go składała. A i na koniec bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje pod ostatnim filmem. Doszło mi aż 16 osób. 16 osób, które chcą z nami być i nas oglądać, czego się bardzo cieszę. Także przekroczyłam tą dwucyfrową liczbę i naprawdę bardzo Wam za to dziękuję. I tak sobie pomyślałam, że jak osiągnę tą magiczną liczbę już 100 subskrybentów, to zapytam Was, czy macie ochotę na pierwsze na tym kanale Q&A. Jeżeli macie ochotę na Q&A, to pod tym... sorry, że tak macham tym długopisem, ale jakoś tak mnie to odstresowuje. To w komentarzach napiszcie po prostu, napiszcie pytanie, dwukropek i zapytajcie o to, o co chcecie mnie zapytać. I następny vlog to będzie po prostu wtedy Q&A. Gorzej, jak nikt nic nie zapyta, to nie, to samo sobie pytania wymyślę. Okej, dobra, spadam. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa, pa.